Mieczysław Meissner rezygnację z piastowanego stanowiska złożył po 8 latach kierowania największą leszczyńską spółdzielnią mieszkaniową, skupiającą około 13 tysięcy mieszkańców Leszna. Jego odejścia od dawna oczekiwała tak zwana grupa inicjatywna, która w styczniu tego roku doprowadziła do zmian w składzie Rady Nadzorczej spółdzielni, osiągając w niej większość głosów. Meissner z decyzją o rezygnacji jednak zwlekał. Dziś znana jest już data jego rozstania ze spółdzielnią. Złożyłem rezygnację pełnienia funkcji prezesa zarządu z dniem 20 czerwca bieżącego roku. Od dłuższego czasu nosiłem się zamiarem odejścia, jeszcze za poprzednią radę, jednak ze względu na sytuację, która zaistniała, przyciągnęło się to. Mieczysław Meissner zapewnia, że z zarzutami grupy inicjatywnej się nie zgadza, a swoją pracę dla leszczyńskiej spółdzielni mieszkaniowej ocenia wysoko. Nie, ja z tymi z większości zastrzeżeniami się nie godzę. Spółdzielnia jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. I wydaje mi się, że to nie jest powodem. Nazwiska osób, które pokierują zarządem LSM, mają być znane 29 czerwca. Nowe władze spółdzielni będą musiały skupić się m.in. na utrzymaniu płynności finansowej. Dziś zaległości czynszowe to prawie 2,5 miliona złotych, a kwota ta cały czas rośnie. Spółdzielnia kończy w tym roku największą od lat inwestycję. Chodzi o termomodernizację bloków. Kosztowała ponad 60 milionów złotych. 8 z nich pochodziło z dotacji, którą udało się uzyskać leszczyńskiej spółdzielni. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl.